Andrzej Łukowski, dzień dobry, witam serdecznie. U nas jak zwykle o tej porze pora na spotkanie z gościem, a dzisiaj proszę Państwa są z nami goście. Już mówię, w studiu jest, drodzy Państwo, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Suwałkach, pani Natalia Górska, dyrektor od stosunkowo niedawna, tak? Dzień tak, dobry, to witam prawda. Serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Całe Radio 5 i wszystkich słuchaczy Radia 5. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień pięknie. Dobry. Powiedziałem goście, drodzy Państwo, ponieważ w naszym radiowym newsroomie są także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej w Suwałkach, wicedyrektor tejże poradni, pani Maria Korzun, pedagog, pani Barbara Leśniewska-Gawryś, psycholog i pani Mirosława Sielicka, logopeda. Nasi goście, to Państwa goście, są już teraz do Państwa dyspozycji. Czekamy na telefony w każdej sprawie pod numerem 087 567 8000 w każdej sprawie dotyczącej, pani dyrektor? Tak naprawdę rozwoju dziecka. Jeśli coś rodziców niepokoi w związku z ich rozwojem, prawda, z rozwojem dziecka, zapraszamy, możecie Państwo dzwonić. Dyżurują właśnie nasi specjaliści, psycholog, pedagog, logopeda, zatem tak naprawdę w każdej sprawie możecie dzwonić i uzyskać fachową, profesjonalną poradę. Ja tylko dodam, że proszę Państwa, ta grupa, czyli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, to grupa najlepszych fachowców na naszym terenie, jeśli chodzi o rozwój dziecka, o problemy związane z najmłodszymi. No właśnie, pani dyrektor, pani czuje tak szczerze, że rodzice obdarzają was dużym zaufaniem? Muszę powiedzieć, że bez wątpienia, niewątpliwie tak. Nasza kadra jest kadrą profesjonalną. Panie są profesjonalnie przygotowane do pracy z dzieckiem, z młodzieżą. Tak naprawdę to są osoby, które ukończyły wiele studiów podyplomowych, wiele kursów kwalifikacyjnych i bez wątpienia profesjonalnie mogą zająć się każdym tematem zgłaszanym przez rodziców, każdym problemem, który wiąże się i z rozwojem, prawda, i z zaburzeniami w zachowaniu, i z odchyleniami rozwojowymi, ale także problemem, który związany jest z nauką w szkole i generalnie z zachowaniem w różnych sytuacjach społecznych. Pomówmy o tych tematach, o tych problemach. Powszechnie wiadomo, że największe problemy występują chyba w gimnazjach. No tak się mówi. Ciągle to słyszymy, że to najtrudniejszy wiek. Życie to potwierdza, czy działalność poradni to potwierdza? Tak, zdecydowanie właśnie w tym okresie dorastania, kiedy tak naprawdę młodymi ludźmi, młodzieżą rządzą hormony, prawda? Ten wiek adolescencji jest niewątpliwie najtrudniejszy. Zatem codziennie w poradni pełni dyżur psycholog, pedagog, można przyjść, porozmawiać, skonsultować się, prawda? Opowiedzieć o trudnych, kryzysowych sytuacjach. Jakby widząc te problemy i wychodząc naprzeciw tym zagadnieniom, stworzyliśmy taką szkołę dla rodziców. Cieszy się ona niezwykłą popularnością, bardzo dużą popularnością. Na dzień dzisiejszy jeszcze zbieramy chętnych i tak naprawdę zajmujemy się rodzicami i uczymy ich dialogu, takiego konstruktywnego dialogu opartego na zasadzie wzajemnego szacunku, po to, żeby właśnie i poznać samego siebie i poznać swoje emocje, nauczyć się, prawda, opowiadać o swoich emocjach, o swoich uczuciach, ale także po to, żeby poznać dziecko, odkryć jego mocne i słabe strony i tak naprawdę właśnie wypracować tą konstruktywną, wzajemną relację. Kogo tak naprawdę pani zaprasza do szkoły dla rodziców? Tak naprawdę zapraszam wszystkich rodziców. Którzy mają wielkie problemy ze swoimi dziećmi? Niekoniecznie, bo tak naprawdę nie do końca uświadamiamy, że dana sytuacja może być problemem, może być problematyczna. Wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek niepokoje.